tym nagraniu będę mówić Ci o wiązaniu jonowym. Wiązanie jonowe jest to rodzaj wiązania chemicznego występujący między kationami i anionami. Taki typ wiązań występuje w kryształach jonowych, których przykładowym przedstawicielem jest chlorek sodu, znany z życia codziennego jako sól kuchenna. Na tym rysunku pokazane jest, jak wygląda kryształ chlorku sodu. Czy wiesz, że możemy poznać sieć krystaliczną tego kryształu? Do badania tego typu rzeczy wykorzystuje się krystalografię rentgenowską. Okazuje się, że sieć krystaliczna wygląda mniej więcej w ten sposób. Sieć krystaliczna warunkuje wiele właściwości kryształów. To, jak rozmieszczone są jony w krysztale jonowym, ma wpływ na rozpuszczalność, twardość, temperaturę topnienia, wrzenia kryształu. W sieci krystalicznej chlorku sodu oddziałują ze sobą kationy sodu i aniony chlorkowe. Siła wiązań jonowych jest związana z siłą oddziaływania elektrostatycznego. Siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Wartość tej siły wyraża się za pomocą następującego wzoru. Q1 i Q2 to ładunki. W przypadku chlorku sodu Q1 może oznaczać 1+, pochodzące od kationu sodu, a Q2 w takim wypadku będzie to 1-, pochodzące od anionu chlorkowego. Natomiast R do kwadratu to kwadrat odległości między tymi jonami. W przybliżeniu możemy uznać, że jest to suma promieni jonowych dwóch analizowanych jonów. K użyte we wzorze to pewna stała, tak zwana stała oddziaływań ładunków elektrycznych w próżni. Przedstawiony przeze mnie wzór stanowi prawo Coulomba. To prawo zostało przedstawione w roku 1785 przez francuskiego fizyka Charlesa Coulomba. Wartość siły oddziaływania elektrostatycznego w kryształach jonowych ma wpływ na ich właściwości fizyczne. W tym nagraniu chciałabym na przykład zwrócić Twoją uwagę na to, jak wraz ze zmianą siły elektrycznej zmienia się temperatura topnienia kryształów jonowych. Porównajmy ze sobą fluorek sodu i tlenek magnezu. Temperatura topnienia fluorku sodu wynosi 993 stopnie Celsjusza, a temperatura topnienia tlenku magnezu to 2852 stopnie Celsjusza. Promienie jonów w obu tych związkach są porównywalnej długości. Odległość między jonami jest w przybliżeniu taka sama. Skoro odległość między jądrami jonów nie ma tu znaczenia, w takim razie zastanówmy się, co dzieje się z ładunkiem. Temperatura topnienia jest związana z tym, ile energii potrzeba do oddzielenia od siebie jonów w krysztale jonowym, aby ze stanu stałego przeszedł on w stan ciekły, czyli w stan o mniejszym poziomie uporządkowania. Można by się spodziewać, że wraz ze wzrostem oddziaływań elektrostatycznych, wraz ze wzrostem energii tych oddziaływań, wzrasta energia potrzebna do przejścia ze stanu stałego w ciekły. A co za tym idzie? Wzrasta temperatura topnienia kryształów jonowych. Spójrzmy na te kryształy. W tlenku magnezu kation magnezu jest dwudodatni, a anion tlenkowy jest dwuujemny. Natomiast w przypadku fluorku sodu mamy do czynienia z jednododatnim kationem i jednoujemnym anionem. Więc iloczyn ładunków jest tu czterokrotnie mniejszy. Wraz ze wzrostem przyciągania elektrostatycznego wzrosła temperatura topnienia kryształów jonowych. Temperatura topnienia jest wprost proporcjonalna do iloczynu ładunków jonów występujących w danym krysztale jonowym. Przejdźmy do innego przykładu. Zostańmy przy fluorku sodu, ale porównajmy tym razem jego temperaturę topnienia z temperaturą topnienia chlorku sodu. Temperatura topnienia chlorku sodu wynosi 801 stopni Celsjusza. W tym przypadku ładunki jonów w obu kryształach są takie same. Natomiast związki te różnią się między sobą odległością między jądrami jonów. Anion chlorkowy ma większy promień niż anion fluorkowy. Dlatego też odległość między jądrami kationu sodu a jądrem anionu fluorkowego jest mniejsza niż odległość między jądrem anionu chlorkowego a jądrem kationu sodu. Wraz ze spadkiem odległości wzrasta energia elektrostatycznego oddziaływania. A co za tym idzie, wzrasta również temperatura topnienia kryształów.
Okazuje się zatem, że im większa wartość energii elektrostatycznej, tym większa wartość temperatury topnienia. A na siłę wiązania jonowego wpływa zarówno wielkość ładunku, jak i wielkość jonu. Wraz ze wzrostem wielkości ładunku, siła wiązania rośnie. Wiązanie jonowe staje się tym silniejsze, im średnica jonu jest mniejsza.